Państwu. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach wspierania inicjatyw kulturalnych, które jest finansowane przez Urząd Miasta. Dzięki temu mogliśmy zaprosić Pana Grzegorza, dzięki temu zaprosiliśmy dzisiaj trio klezmerskie, które przyjedzie no, gdzieś za pół godzinki, Państwo powinni być tutaj. Myślę, że takie inicjatywy kulturalne są bardzo potrzebne w naszym mieście i będą się, ten program będzie się przedłużał również na przyszły rok. Na pewno ja jako Izabela Krzoska, właściciel stacji zostawię, będę z tego korzystała, żeby można było organizować tutaj no, różnego rodzaju imprezy. Tematem dzisiejszego spotkania, tak jak widać, jest Żydzi na terenie dzisiejszego Sosnowca do roku 1945. Pan Grzegorz ma bardzo bogatą wiedzę, jeśli chodzi o historię Żydów tutaj Sosnowca i Zagłębia, więc na pewno spotkanie będzie bardzo ciekawe i na pewno również bardzo ciekawy będzie koncert, który odbędzie się chwilę później. Także zachęcam Państwa do udziału. Dziękuję bardzo. Ja Państwa witam bardzo serdecznie. Ja sobie staram sam, bo niestety... Nie jestem to przez fundasty z Urnikiem, a określiłem tą swoją dyrekcję taką dosyć ciekawą prezentacją. Jest trochę zdjęć Żydów tutaj z terenu Sosnowca. Właściwie to jest tylko z terenu Sosnowca. Ale też i obiektów, które są z tym z narodowością związane oraz dokumentów. Bo trzeba powiedzieć, że całkiem sporo dokumentów różnego rodzaju się zachowało. Początki osadnictwa żydowskiego na terenie dzisiejszego Sosnowca sięgają XVI wieku. Po raz pierwszy zgłębki są z wsi prywatnych w Zagórze, Dębowa Góra, gdzie rzeczywiście ci Żydzi się pojawiają tutaj jako arendarze, czyli tacy najemcy karcz. Oni tutaj zawiadowali karczmami w Zagórzu, w Dębowej Górze. Wiemy o dwóch rodzinach i tak sytuacja się wyglądała do XVIII wieku, kiedy to właściwie do końca XVII wieku, kiedy to na teren dzisiejszego Modlejowa przybyła społeczność duża grupa Żydów, uciekli Niemcy, uznanych przez Stanisława Warszawskiego, osoba, która nie lubiła tej narodowości, czyli Żydów. Zasłynęła też z wielu innych, tak powiem, rzeczy, związanych jest parę elementów, podobno gdzieś tam w Straszyk, w Smoleniu i nie tylko. Na zamku w Obrodzieńcu, więc trudno się tak pomyliłem, czy jest pani straszyć trójku, ale to już tak powiem, trzeba byłoby się zorientować. Natomiast rzeczywiście ci Żydzi tutaj przybyli, chcieli uczyć na Śląsk do Mysłowic, no ale nie udało im się i stąd zostali na terenie dzisiejszego Modrzejowa, wtedy jeszcze Mrowiska, potem utworzono miasto prywatne Modrzejów, obok była też Niwka. Coraz więcej tych Żydów zaczęło przebywać na te tereny. Tak naprawdę największym tutaj skupiskiem stał się jednak Sosnowiec. Samo miasto, późniejszy Sosnowiec od 1859 roku, kiedy było całkiem sporo. Tutaj mamy hasydów. Takie zdjęcie dosyć ciekawe. Hasydów w Modrzejowie. Taka społeczność wracających z synagogi. Dosyć spora powiem, hasycka społeczność działała na terenie Sosnowca. Hasydów narodził się w XVIII wieku na terenie okresu wschodnich ówczesnej Rzeczpospolitej. W wyniku różnych, tak powiem, czy potopu szwedzkiego, czy po potopie różnych, tak powiem, pogromów rozpoczęto tutaj, tworzył się ten ruch. No i tutaj też była dosyć spora grupa. Niemniej jednak trochę tych zdjęć Modrzejowa się zachowało. Znaczy, mnie też było ciężko cokolwiek wybrać, bo tych zdjęć jest bardzo dużo. Mi się udało zbierać około 1000 zdjęć tutaj sosnowieckich Żydów, czy... Także jest, mam niespełna godzinę na przedstawienie tego tematu, to będzie dosyć ciężki. Dla mnie ciężka tematyka, żeby to ująć w tak krótkim czasie. Także... Oprócz oczywiście Modrzejowa, w 1859 roku po budowie kolei odnogi kolei warszawsko-wiedeńskiej Żydzi zaczęli przybywać, jeszcze wcześniej w 1848 roku na ten i granicy Maczek, gdzie powstała kolonia zwana Palestyną. Do dnia dzisiejszego jeszcze gdzieś tam ta nazwa funkcjonuje. I też na terenie Sosnowca. W 1859 roku, pod koniec tego roku, okazało się, że 80% mieszkańców Sosnowca to właśnie byli Żydzi. Tak sytuacja przetrwała do 1880 roku, kiedy to
w wyniku konfliktu celnego zaczęła tutaj na terenie Sosnowca dominować ludność polska. Od tego czasu Żydzi stanowili maksymalnie do 35% mieszkańców. Ich liczba stale rosła. Tutaj mamy taki plan z 1916 roku Sosnowca ówczesnego, już z włączonym Modrzejowem. Jako prywatnym miastem, niestety nie ma tutaj Niwki. No, czasami tak bywa. Ciężko jest o materiał, natomiast wiemy, że w skład gminy żydowskiej w Modrzejowie wchodziła także Niwka, Klimontów, Dajdówka. No i jeszcze była jedna społeczność związana z Będzinem, no bo to trzeba powiedzieć, że to był główny ośrodek. Tam ci Żydzi pojawili się znacznie wcześniej. W XVI wieku już mamy w pełni stworzoną gminę żydowską w 1569 roku i oni podlegali, ci wszyscy Żydzi, czy z Modrzejowa, czy z Sosnowca do Modrzejowie do 1868 roku, kiedy to utworzono gminę żydowską na terenie Modrzejowa, natomiast w Sosnowcu do 1898 roku, kiedy utworzono teren Sosnowca, podlegali gminie żydowskiej w Będzinie, co wiązało się także z konfliktami. I też jest taka dosyć ciekawa rzecz, że jakiś taki pierwszy gdzieś tam znaleziony przez Przemysław Zielińskiego wydmianka pochodzi z XVIII wieku, czy tam właściwie końca XVII wieku, gdzie doszło do sporu między plebanem będzińskim, a kawałem będzińskim o to, że Żydzi musieli płacić wiadomo kościołowi opłaty za to, że mieszkali w Będzinie i na terenie, że w ogóle gmina została utworzona. Więc doszło do sporu i wtedy jest wymieniony między innymi Żyd z ówczesnej Kuźnicy, czyli części dzisiejszego Sosnowca. Także i wiemy, że po raz pierwszy się jakaś taka wzmianka gdzieś tam pojawiła u Przemysła Zielińskiego, natomiast wiemy, że oni byli wcześniej, bo gdzieś tam w źródłach archiwalnych można ich wcześniej znaleźć. Tym niemniej jednak ta społeczność zaczęła się rozwijać. Przejdziemy sobie do tej... Tutaj okazuje się, że właśnie pierwszym sołtysem Sosnowca w 1821 roku jest Abraham Blumenthal. Tak jak mówię, ta społeczność była coraz silniejsza tutaj na terenie dzisiejszego Sosnowca. Coraz więcej tych osób było. W takim okresie już międzywojennym okaże się, że na terenie dzisiejszego Sosnowca działały cztery gminy żydowskie. Żeby szukać, tak powiem, osób, które są pochowane, to trzeba zarówno się wybrać na cmentarz żydowski na Gospodarczą, do Modrzejowa, na Pasterną. W Sosnowcu był jeszcze jeden, faktycznie już nieistniejący do dnia dzisiejszego, praktycznie cmentarz na ulicy Stalowej na Minowicach. Natomiast jeszcze mało kto wie, że też trzeba szukać Żydów w Sławkowie, na terenie cmentarza sławkowskiego, właściwie w Krzykawce. On jest tuż poza granicą województwa i za granicą miasta, natomiast też tam są Żydzi z Sosnowca pochowani z Ostrów Górniczych, czyli dawny Niemc, Smaczek, tam trzeba ich szukać. Można ich rzeczywiście znaleźć, są groby, nawet w języku polskim są napisy, więc nie jest to jakiś tam problem. Zresztą ten cmentarz ma dosyć ciekawą pozycję. Tutaj mamy takie też dosyć ciekawe zdjęcie ówczesnego Modrzejowa z taką trochę już niestety archaiczną zabudową. Dzieci na terenie dzisiejszego Modrzejowa, te zdjęcia nie są najlepszej jakości, no ale cóż, chwilowo lepszymi z tego okresu nie dysponuje. Także ta społeczność była dosyć liczna. Pierwsza synagoga na terenie Modrzejowa, w ogóle tutaj mało kto wie, ale najstarszym cmentarzem na terenie dzisiejszego Sosnowca jest cmentarz żydowski w Modrzejowie. Najstarsza macewa pochodzi z 1820 roku i wiemy, że dotyczy krawca żydowskiego. Niestety imienia i nazwiska się nie udało odczytać. Jest w języku hebrajskim jeszcze, bo potem już zaczął dominować język jidysz przez jakiś dłuższy czas. I to jest właściwie... I ten cmentarz jest cmentarzem piętrowym, bo u Żydów pochówki też mogą być... jak już brakowało miejsca, to nasypywali następne 2 metry ziemi i zaczęli chować na nowo. Więc mamy cmentarz dwupiętrowy. Najwyższym cmentarzem piętrowym na świecie jest cmentarz piętrowy żydowski w Pradze. Ma 8 pięter i robi już jest takie dosyć spore wzgórze. Także
Natomiast tutaj na terenie Sosnowca to jest taki ewenement. Ten cmentarz jest dosyć ciekawym cmentarzem z zachowanym jakąś tam ilością macew, obelisków, brak ochelów. Kiedyś były maceny metalowe, no ale trudne dzisiejszego nie utrwały. Natomiast jak Państwo chcą zobaczyć takie żeliwne macewy, to proponuję się wybrać do Krzepi, dosyć daleko na północy, ale jednak cmentarz jest cały taki praktycznie macewa. A tutaj mamy budynek szkoły żydowskiej Hederu. Co ciekawe, ten budynek do dnia dzisiejszego istnieje, tylko że wygląda zupełnie inaczej. Naprzeciwko widzimy dawny magazyn solny, dzisiaj po przebudowie dalej byśmy zobaczyli szkołę, natomiast ten budynek został podniesiony o jeszcze jedno piętro, wygląda zupełnie inaczej, jest teraz w takim kolorze bordowym, tuż przy rynku, jak jest blisko dawnego rynku, to bo rynek też faktycznie przestał w sporej części istnieć, niestety. Rozkopano to, na szczęście okazało się, że nie wykorzystano macew do jego blokowania. W okresie powojennym. Zachowana była oryginalna kostka jeszcze z okresu międzywojennego, czy nawet przed I wojny światowej. No i to jest ten taki największa społeczność. Z tą społecznością jest związane dosyć ciekawe rzeczy, no bo to była taka niewielka społeczność, ale dosyć w sporej części przynajmniej dokąd nie rozwinęła się społeczność sosnowiecka, zamożna. I dochodziło między Żydami do konfliktu. Oni pisali na siebie skargi, zachowało się bardzo dużo skarg. Oskarżali się o jakieś tam zmowy cenowe, oskarżali się o jeszcze gorsze przestępstwa. Nawet jeden na drugiego potrafił zgonić, że łapie dzieci i używa krwi na walce, więc to już tak powiem. Robili wszystko, żeby wykończyć konkurencję. Czyli ta społeczność, wbrew temu, co się sądzi, ona wygląda na to, że ona jest taka dosyć hermetyczna i wspierająca się, okazuje się, że tak nie do końca. Oni potrafili się też, sobie tak powiem, to wkładać w świnie. Tych skarg zachowało się dosyć dużo. No ale był to naród rzeczywiście wykształcony. Chłopcy uczyli się od 4 roku życia, w szkołach właśnie w Hederach. Dziewczyny troszkę później musieli się nauczyć czytać, pisać, przynajmniej i liczyć. Także no, było to niezbędne do odczytywania Tory, czyli tego Pisma Świętego. Chociaż zdarzali się analfabeci, ale dosyć rzadko. Niemniej jednak ta społeczność tutaj się rozwijała. No i tutaj zaczynamy wkraczać tak naprawdę w okres już późniejszy, koniec XIX wieku, lata 80. Rozwija się społeczność sosnowiecka. Do 1912 roku z raptem 800 Żydów urosła do 25 tysięcy. Olbrzymi przyrost mieszkańców narodowości żydowskiej. Tutaj mamy dwóch rabinów już z okresu międzywojennego. Ponieważ gmina żydowska sosnowiecka była bardzo bogata jak na ówczesne czasy, na terenie II Rzeczpospolitej mieliśmy bardzo bogatych płatników składek, czyli tych Żydów, którzy potrafili naprawdę byli dosyć bogaci. Jest też taka dosyć ciekawa historia związana z ogrodzeniem cmentarza żydowskiego, o czym nie opowiedziałem jeszcze. Doszło do w okresie, jak budowano te cmentarze, czyli pod koniec XIX wieku, zaczęto zbierać na ogrodzeniem cmentarzy. No wiadomo, prawosławni, no to się zrzucali Żydzi, ewangelicy i tak dalej. Społeczność prawosławna nie była tutaj najbogatsza. A też te narodowości chciały się przypodobać władzom carskim, więc chętnie dawały pieniądze. Natomiast jeden Żyd chcieli obrodzić ten cmentarz i zaczęli się licytować, kto da więcej. I tak w sumie uzbierali na tyle dużo pieniędzy, że potrafili nie dość, że obrodzić cały cmentarz żydowski, to jeszcze ufundować dom przedpogrzebowy, całkiem solidny, piękny karawan. Podobno jeden z najpiękniejszych na świecie, bo tak Gazeta Izraelita z Petersburga pisała, że jest to jeden z najładniejszych. Zresztą był amortyzowany, co na nowe czasy było takie dosyć rzadką rzeczą. Także i nie tylko, także dosyć zamożni byli ci Żydzi. No a chcieli się też pokazać. Inną taką rzeczą, na którą narzekał rabin, to było też to, że
Żydzi przychodząc na cmentarz przynosili kamienie, czasami czarny marmur czy jakieś inne drogie kamienie, nawet ktoś przyniósł podobno diament i położył na grobie swojego przodka, czy tam kogoś to zmarł, żeby pokazać swoje bogactwo, więc to już czasami dochodziło do takich kuriozów, no wiadomo, ktoś chciał pokazać, no tak jak dzisiaj czasami też się zdarza. Tu mamy właśnie sosnowieckich rabinów z Modrzejowa. Tutaj od lewej stronie widzimy rabina Glickmana. Niestety imienia nie znam, bo gdzieś tak jakoś nie zachowało się jego imię. I Shaya Englert, rabin, który został pod koniec XIX wieku rabinem Modrzejowa. Potem starał się przez dłuższy czas zostać rabinem Sosnowca, bo pensja rabina Sosnowca po okresie międzywojennym to 10 tysięcy złotych rocznie. To na owe czasy duże pieniądze. No i dotrwał do 1939 roku, potem zlikwidowano gminy żydowskie, a on sam podobno zginął w obozie koncentracyjnym. Tutaj mamy dosyć też ciekawe zdjęcie, niezwykłe bar mitzwa, czyli taka, można powiedzieć, pierwsza komunia i bierzmowanie w jednym żydowskiego chłopca. Tu widzimy Haseckiego. On musiał odczytywać Torę. To się wiązało z jakąś taką ucztą. Przybywali wszyscy, więc można sobie zobaczyć właśnie takie zdjęcie. Ciężko jest znaleźć zdjęcia rzeczywiście z takich uroczystości rodzinnych, zwłaszcza wśród Hasydów, bo oni nie lubili się fotografować. Dosyć rzadko to występuje, o ile gdzieś tam możemy znaleźć zdjęcia tych Żydów zasymilowanych, bo judaizm nie jest jednolity, mamy i Hasydów, którzy jeden są zwolennikami, tutaj mamy zwolenników różnych cadyków. Cadyk to jest taka osoba, powiedzmy sobie, prawie że święta, do której się modlą, tańczą na grobach czy obok grobów, jak to mam w przypadku Lerowa. Zanoszą te prośby, przynoszą na kartkach, te kartki wkładają po wyjeździe, to jest mnóstwo tych kartek. Wiem, że dawny ochel cadyka, znaczy może nie aż tak dawny, ale współczesny, ale już nieużywany, służy jako magazyn kartek, już podobno jest prawie pełny. Więc tego jest bardzo dużo, każdy przywozi swoje prośby. Ich stosunek do fotografowania też się zmienia. Jeszcze paręnaście lat temu nie lubili się fotografować, teraz wręcz przeciwnie, bardzo chętnie. Jeżeli jest się mężczyzną, można czasami nawet zapraszają, że można wejść. Nawet zapraszają do tańca, także... No, oni też przy tym sobie lubią sporo wypić, ale im to jakoś nie szkodzi. Także to nie są jak muzułmanie, tutaj bez problemu oni... Zresztą lubią polską budkę, lubią polskie piwo, jak przyjeżdżają to w Gradowie, no to za chwilę potem brakuje polskiej budki, piwa i tak dalej, więc wywożą do Izraela, czy do Kanady, czy do Australii, czy do Nowej Zelandii. Czasami się zbiera rodzina. No w każdym razie tutaj widzimy takie niezwykłe zdjęcie. A tutaj mamy taką ciekawą pocztówkę z Trójkąta Trzech Cesarzy, pokazującą właśnie typy żydowskie, zrobiona przez Niemców, chociaż nie tylko, tak pokazująca tych handlarzy żydowskich, tych najuboższych. Myślę, że w większości chodziło tutaj o Jędzą, czyli o tą Galicję. Też jakaś tam część Sosnowca, gdzie rzeczywiście ta społeczność w tej części była. Oni podlegali gminie żydowskiej i Jaworznie, ale była dosyć to niewielka społeczność, więc blisko granicy. No cóż, trzeba powiedzieć też, że Żydzi modrzejowscy i właśnie z Jędzora zasłynęli z tego też, że niestety trudnili się handlem żywym towarem, czyli kobietami. To niestety też tak było. Tutaj bardzo narzekała policja niemiecka czy pruska. Na nich dochodziło do czasami takich dosyć poważnych sporów, no ale jednak trudnili się. No wiadomo, szukali jakiegoś swojego źródła do utrzymania, więc nie każdy mógł. Też handlowali kobietami, a tutaj było tak powiem równouprawnienie, zarówno żydowskimi, jak i polskimi, czyli to się tak powiem nawinął. Też trudniej się też szmuglem, czyli przemytem. Sporo z tych osób. Zresztą to nie było takie trudne. Jeśli chodzi o część rosyjską, no to tutaj trzeba przyznać, że przynajmniej ci urzędnicy z Komory Celnej w
w Mądrzejowie, no to bardzo na nich narzekano, że, znaczy może nie tyle narzekano, ale ktoś tam, ktoś się oburzał, wiele osób się oburzało, że biorą łapówki, rzeczywiście brali łapówki. Doszło do takiego dosyć dziwnego, do takiej dziwnej sytuacji, że nawet opublikowali, tak powiem, taką taksę, ile biorą. Od Żydów zawsze brali trochę więcej. No, tutaj mamy Hasydów. Troszkę tych więcej nam się zachowała. Sosnowieccy Hasydzi. Rzeczywiście ta społeczność była dosyć liczna. Niedaleko stąd, bo na ulicy Dębińskiej był jeden ze Szkibli. Zresztą na ulicy Kołantaja też. Była ta ulica w większości zamieszkana przez Żydów w okresie międzywojennym czy przed I wojną światową. Mimo że tam był urząd miejski, to jednak przynajmniej do okresu międzywojennego, do kiedy nie wybudowano tego wspaniałego ratusza, to tutaj się m.in. mieścili w czarnicach agendy Urzędu Miejskiego, zresztą do dnia dzisiejszego. I warto sobie zobaczyć, no bo to ta społeczność już odeszła do przeszłości, o czym sobie jeszcze opowiem. A tutaj mamy jednego z takich największych przedsiębiorców żydowskich Sosnowca, Adolfa Oppenheima. Niedaleko stąd, bo na ulicy Ostrogórskiej mieli piękną willę, nie zachowała się, fabryka chemiczna Radocha też należała do nich, ale też wybudowali kutę cynku w Będzinie, która potem służyła Żydowi będzińskiemu Szymonowi Fistenbergowi, to spadkobiercy. Adolf Oppenheim zmarł w 1899 roku. No i zasłynął z tym, że między innymi dał pieniądze na budowę cerkwi, na budowę dzisiejszej katedry, czyli też na budowę kościoła katolickiego, co starał się wspierać tutaj utworzenie miasta. Wiadomo, że mu na tym zależało. On tego nie dożył. Także wiem też, że wsparł w jakimś tam drobnym stopniu budowę szkoły cerkiewnej i nie tylko. Starał się wspierać różnego rodzaju organizację. Był założycielem pierwszej organizacji żydowskiej, takiej legalnej, która mogła działać na terenie tutaj dzisiejszego Sosnowca. Towarzystwo Pomocy Ubogim Wyznania Mojżeszowego, tak się to nazywało. Był głównym donatorem tego towarzystwa, zresztą potem jego brat i synowie dalej to ciągnęli. Jego grób do dnia dzisiejszego się zachował. Rodzina też przetrwała Holokaust, żyją do dnia dzisiejszego w Krakowie. Cóż, niestety nie zostali dobrze potraktowani w latach 90. przez władze miejskie Sosnowca i gminę żydowską katowicką, więc są obrażeni na obie instytucje. Także i stwierdzili, że do Sosnowca nie przyjadą i ze Sosnowicze nami nie chcą rozmawiać. Na szczęście ja się urodziłem za mną, więc ze mną są jeszcze rozmawiać. Także. Bo chcieli przenieść grób do Krakowa swojego przodku, no a nie udało się to i mają rozwój właśnie ówczesnej linii żydowskiej katowickiej i władzą miejskim Sosnowca. Jest piękny zresztą grobowiec z czarnego marmuru, właściwie jest pozostałość takiej dużej budowli, tylko mamy fundamenty oraz same groby. No cóż, czas robi swoje. Cmentarz był zdewastowany, jak ktoś był ze mną, to troszkę o czym opowiadałem. A tutaj mamy takie dosyć ciekawe zdjęcie cadyka Salomona Henocha Rabinowicza. Otóż w 1908 roku na teren dzisiejszego Sosnowca przybył jeden, właściwie cały dwór wraz z tym główną osobą, czyli cadykiem Henochem Rabinowiczem, na teren Sosnowca. Przybyli z Radomska. Tam możemy znaleźć ofelę tych wcześniejszych, tak powiem, cadyków. On sam zmarł już potem, zmarł w Warszawie, tam jest pochowany, tam też jest jego ofel. Natomiast tutaj działał do 1935 roku. No i tutaj widzimy, jak się przechadza po ulicach Sosnowca właśnie z tym swoim dworem. Gdzieś spotkałem się zdjęcie, ktoś rzucił, że to jest z rodziną. To nie jest tak do końca prawda, bo to jest cały dwór. Bo takiemu cadykowi towarzyszył cały dwór. To jest o tyle też taka ciekawa społeczność, że on był tą osobą świętą. Jemu się podawało do ust normalnie i posiłek, i wszystko. Zaprowadzało się do toalety, nawet podcierało to, tak powiem. No bo to jest ta osoba święta. Czasami jak coś mu nie smakowało, dawał komuś, to ktoś to musiał też zjeść. To też z takich zwyczajów to
Może nam się to wydawać dziwne, ale ktoś to naprawdę, niektórzy to potrafią to tak zapakować pięknie i potem to jeździć, nawet rozdzielać między swoim. Jeśli chodzi o pasydów, to rzeczywiście jest to dosyć rzecz niezwykła i no taka... No, też świetnie tańczą i muszę przyznać, że całkiem śpiewają bardzo fajnie, bo jak zaczęli śpiewać ci hasydzi, a miałem okazję gdzieś tak parę razy, no to jak zaczynają śpiewać, to tak śpiewają jakby... No, jak chór, to tak porządnie wyćwiczone, że wszystko jest na jedną nutę, wszystko jest zgrane w czasie, ten taniec im całkiem fajnie wychodzi, no i właśnie taki Cadek siedzi, a przed nim tańczą ci wszyscy hasydzi. Stąd mamy często taki obraz tańczących hasydów i oni zbliżają się do Cadyka, żeby ich dotknął, żeby ich pobłogosławił. Cadykiem się zostaje tak naprawdę dziedzicząc po swoim tym głównym przodku i tak poszczególni członkowie rodziny zostają, ale są wybierani. Też patrzy się na ich świętość, czy wykonują jakiś cudów, czy ewentualnie cośkolwiek innego i stąd są wybierani. Co jakiś czas się zmieniają, bo ci starsi oczywiście już nie mają sił na to, no to się wybiera tego młodszego. No i teraz całkiem niedawno był wybór Cadyka z Lelowa, więc też się zmienił. Także jeśli chodzi o te zwyczaje, no tak samo to wyglądało w Sosnowcu, też potrafili się tutaj modlić. I ten Cadek tu przyjeżdżało mnóstwo ludzi właśnie. Z całej Europy przyjeżdżali Hasydzi do Sosnowca, żeby się spotkać z tym Cadykiem, żeby poprosić go o jakieś stawiennictwo. No bo on podobno jest bliżej Boga, więc staramy się o to zadbać. Także były tu duże pielgrzymki. Zresztą on też odwiedzał Będzin, ale jednak bardziej mu się podobał Sosnowiec. Miał tu kilkanaście kamienic, miał też dużą sieć szkół, także między innymi w Sosnowcu. Jedna z najpiękniejszych kamienic, bo na Rogu Targowej i Modrzejowskiej ta potężna kamienica też należała do niego. Ona dzisiaj jest całkiem w niezłym stanie. A tutaj mamy żydowską rodzinę Sosnowca. Widzimy, że część osób jest zasymilowanych. Jakbyśmy się przyjrzeli tym starszym paniom, to zobaczymy, tej starszej pani, to przyjrzymy się, to zobaczymy, że ma perukę. No bo kobiety po zamążpójściu żydowskie powinny zgolić sobie włosy i nakładać perukę. Tak jak mężczyźni nakładają jarmułkę, widzimy właśnie tego Nestora, czyli widzimy dwie osoby, a to młodsze pokolenie już do tego się nie stosowało. Ci Żydzi byli coraz bardziej zasymilowani, coraz bardziej byli podobni do nas, coraz więcej ich umiało język polski, wychodzili do szkół powszechnych, więc jak przejdziemy się na cmentarz żydowski, na przykład na gospodarczą, to tam jest dosyć sporo wyrobów w języku polskim, przynajmniej jakieś tam imiona czy nazwiska, więc można sobie to zobaczyć. Niemniej jednak ta społeczność jest dosyć ciekawa. Była dosyć ciekawa. Od dnia dzisiejszego mieszka na terenie Sosnowca parę rodzin. Dużo większa społeczność jest poza granicami. Oni tutaj przyjeżdżają, więc jak powiem, w swojej części mam właśnie odnośnik. No, tutaj mamy właśnie dwie panie, sosnowieckie Żydówki. Też zdjęcie z okresu międzywojennego. Jakiegoś mieszkania. Tych zdjęć rzeczywiście jest bardzo dużo. Udało mi się ich całkiem sporo zgromadzić. Też widać, jaki jest ich ubiór. No to już tak widzimy te najstarsze osoby. Tutaj mamy takie zdjęcie, które jest opisane podobno jako Sosnowiec. Aczkolwiek tutaj bardzo się wydaje, że niestety jest to Będzin. No cóż, czasami się zdarzają pomyłki. Natomiast mniej więcej ta społeczność była podobna. A pośródka jest właśnie z Będzina. A tutaj mamy zdjęcie sosnowieckiej synagogi. Synagogi, która stała przy ulicy Dekerta. Dzisiaj w tym miejscu stoi Pepko. Została zniszczona przez Niemców w 1939 roku. Dosyć krótko istniała, bo 1896-39. Piękna w stylu neobarokowym. Tego na tym zdjęciu tak nie widać. W środku była jeszcze piękniejsza. Miała piękną płytą bimę. Drzwi też były dosyć wyjątkowe, ale te drugie. Bo były takie piękne płyty z napisami to zrobionymi w takim takim pozłacane niemalże. Z tymi napisami w języku hebrajskim, z pięknymi witrażami. Zresztą nie tylko to było z witrażami. No cóż, przyszedł 1939 rok,
wszystkie sosnowieckie synagogi, podobnie jak i Będzińska, jak i Czelaska, zostały przez Niemców, ta akurat została wysadzona. Jeszcze jej ruiny po wojnie krótko działały, znaczy były, istniały, natomiast szybko je rozebrano. No to niestety jest jedno z najlepszych zdjęć tej sosnowieckiej synagogi. Tutaj mamy plany innej synagogi przy ulicy Floriańskiej, najmłodszej sosnowieckiej synagogi. Ona też dotrwała do 1939 roku, tak samo jak i ta poprzednia z 8 na 9 września, właściwie wtedy 9 września tutaj na terenie Sosnowca doprowadzono w jednym czasie około południa. Wszystkie zostały spalone, ta też. Tylko że jej ruiny trwały do lat 60. Gdzieś tam nawet jeszcze w latach 60. gdzieś tam wisiały firanki, czasami na wietrze pływały w tych ruinach. Dzisiaj tam nic nie ma, jest to zarosło. No, że to miejsce właściwie trochę straszy. Jeszcze była trzecia na ulicy Wiejskiej synagoga. Obok są bloki właściwie, też już po niej śladu nie ma. Też jeszcze po wojnie było, także jej ruiny, no cóż, także jeśli chodzi. Natomiast zachowały się całkiem jeszcze spore, no przynajmniej w dużej części ruiny z synagogi Modrzejowskiej jednej. Bo były dwie, jedna drewniana to już szkodów nie ma, a gdzieś tam możemy w krzakach jeszcze znaleźć ruiny synagogi. Zresztą przy ulicy Bożniczej, bo to jest jedyna jakaś taka ślad po Żydach sosnowieckich, mamy w Modrzejowie ulicę Bożniczą. Gdzieś tam się zachowała. No szkoda, bo te ruiny są dosyć w popłakanym stanie. Synagoga była młoda, bo była z 1935 roku, ceglana. Ona przez jakiś czas służyła jako magazyn, potem tam jeszcze się inne instytucje mieściły. Także tutaj mamy właśnie prawie tej synagogi. Za archiwum państwowego w Katowicach. Myślę, że jest to jedno z lepszych źródeł. Widać też balkony, czyli babiniec, bo mężczyźni osobno, kobiety osobno. Tak to mniej więcej wyglądało. A tutaj mamy pierwszego takiego sosnowieckiego, praktycznie pierwszego sosnowieckiego rabina, Abrahama Meyera Gitlera. Osoba, która rzeczywiście się zasłużyła na rabinie żydowskiej i do dnia dzisiejszego zachowany jest jej ochel na terenie cmentarza żydowskiego na Gospodarczej. Zresztą widzimy tutaj wnętrze tego ochelu, tutaj mamy, zresztą zobaczymy ten sam ochel później na zdjęciu, tutaj mamy pięknie, nieźle zachowaną macewę. Niestety ochel też posiadał i piękne kute drzwi właśnie z witrażami i okna też z witrażami. No, do dnia dzisiejszego się niestety to nie zachowało. Uległo to dewastacji. Także podobnie jak sam cmentarz, z kilku tysięcy macew zostało raptem kilkaset. No tutaj mamy kantora, czyli tego w tym takim białym talerzu, takiej białej huście z pędzlami, to jest kantor sosnowieckiej synagogi, a obok niego w tym kapeluszu to jest ówczesny sosnowiecki rabin Menachem Hagier, jeden z takich rabinów. W tym czasie nagle Sosnowiec miał czterech rabinów, bo tak się o te pieniądze bili, że każdy chciał zostać. Był problem, bo jak władze miejskie wyznaczały, no to znowu się nie zgadzały władze powiatowe i władze wojewódzkie, a też nie zgadzali się członkowie gminy żydowskiej, była bardzo podzielona ta gmina. Były nawet próby utworzenia osobnej gminy żydowskiej na Pogoni, no ale to wszystko spełzło na niczym, wojna, Niemcy wszystko to przerwali. Tutaj jest takie dosyć niezwykłe zdjęcie, bo bardzo ciężko jest znaleźć zdjęcie z pogrzebu żydowskiego. Tu mamy zdjęcie z lat 20. Zdjęcie na kilkucie właśnie na ulicy Gospodarczej z pogrzebu żydowskiego. O, jest jakiś okres marca czy ten. W każdym razie, no to dzisiaj ten, mniej więcej ten mur wygląda podobnie. Brama jest ta główna, też jest zachowana, furtka wygląda dzisiaj inaczej. Natomiast zdjęcie rzeczywiście z pogrzebu żydowskiego jest dosyć ciężko znaleźć. W internecie są dwa, które ja wrzuciłem z Sosnowca i jeszcze jest parę zdjęć z Lublina. Tak to jest ogólnie ta tematyka. Raczej staramy się nie fotografować pogrzebów żydowskich, więc w tym okresie to jest. A tutaj mamy cmentarz Modrzejowski.
jeszcze z okresu międzywojennego, a widać to, bo tam, jak Państwo zauważą, to są takie z tyłu dwie wieżyczki. To są wieże synagogi Mysłowickiej, która została spalona 5 września, więc potem już tych wież nie było. Stąd wiadomo, że to jest jeszcze okres międzywojenny. Także... I też jakbyśmy się przyjrzeli, to te macewy są w różnych kolorach. To nie widać na tym czarno-białym zdjęciu, ale one macewy na cmentarze, w ogóle cmentarze żydowskie były kiedyś bardzo barwne, kolorowe. Czas niestety zrobił swoje wszystkie macewy, były polichromowane gdzieś tam w kolorach błękitnym, brązowym, no różnych kolorach, także nawet i fioletowym, i różowym. No, tu jest zdjęcie już zniszczonego cmentarza w Modrzejowie. On jest teraz w latach 90. uległ renowacji. Także cmentarz jest dosyć trudno dostępny, natomiast jest widoczny przez płot. Także jest to rzeczywiście najstarszy cmentarz na terenie dzisiejszego Sosnowca. To jest właśnie zdjęcie z okresu powojennego. Jedna z osób narodowej Polski Żydowskiej, która tu przyjechała, zrobiła sobie właśnie zdjęcie na tym cmentarzu. Wtedy zarośniętym, takim zaniedbanym, dzisiaj wygląda zupełnie lepiej. Czasami też trochę zarasta, no ale parę razy w roku jest skoszony, więc można sobie go zobaczyć. No, tutaj mamy dokumenty właśnie Towarzystwa Pomocy Ubogich Wyznania Mojżeszowego. Jak większość społeczności tej żydowskiej, to jednak nie byli ludzie zamożni, a wręcz 35% to była ludność bardzo uboga i wymagała pomocy, więc ci najbogatsi składali się na to, żeby pomóc tym najuboższym. Starali się wspierać swoich pobratymców, chociaż tak jak mówię, czasami sobie podkładali świnie, to jednak, żeby ta społeczność, żeby przetrwać jako naród, musieli się wspierać, więc dzięki temu wypracowali właśnie taki system pomocowy. No i tutaj mamy właśnie takie sprawozdanie z 1916 roku, z okresu I wojny światowej. Najstarsze zachowane jest z 1904 roku, właśnie z archiwum państwowym z Łodzi. W języku rosyjskim. A tutaj mamy zarząd takiego stowarzyszenia Małbysz Arumim, wspierania właśnie takiego życia religijnego, związanego z ruchem ortodoksyjnym, może nie hasyckim, ale takich Żydów bogobojnych, którzy starali się wspierać tą wśród młodzieży, która coraz bardziej się laicyzowała, czy wręcz odchodziła od tego wyznania mojżeszowego, żeby szerzyć tą religijność. I nie tylko, żeby wspierać też tych biernych osób z narodowości właśnie żydowskiej i ortodoksyjnych, więc tworzono takie stowarzyszenia, zresztą nie tylko takie. Tutaj mamy Związek Kupców Żydowskich, starali się też zrzeszać, ale część z tych osób działa też w Związku Kupców Sosnowca, czy tam z Ogólnego Dąbrowskiego, czyli takich wspólnych dla chrześcijan i Żydów. Jedna z takich bardziej, no tutaj mamy z 1938 roku zebranie. Jak widzimy, już osoby bardziej były zasymilowane, na pewno znały język polski. Zresztą, jakbyśmy się przyjrzeli, to jest mnóstwo podpisów w języku polskim na tych dokumentach różnych, więc także Policja Państwowa bardzo dużo zostawała, daje nam takich sprawozdań z zebrań takich stowarzyszeń. I wiem, że na jednym z takich zebrań, ale to już dotyczyło organizacji syjonistycznych, doszło do bójki między poszczególnymi członkami, tam poszło o kwestię składek do tego stopnia, że musiała interweniować właśnie sama policja i parę osób się znalazło w szpitalu. Także dosyć bujne, burzliwe były te obrady. Tutaj mamy spotkanie syjonistów, 1919 rok. Ruch syjonistyczny w Sosnowcu narodził się pod koniec XIX wieku, mniej więcej w tym samym okresie co w Katowicach. Jednym z takich założycieli ruchu syjonistycznego był taki, powiedzmy sobie, żydowski Mickiewicz, czyli Chaim Nachman Bialik. Tutaj zaczęła się jego twórczość. Niedaleko stąd, to na ulicy Piłsudskiego mieszkał, tutaj zaczął uczyć, uczył w szkole. Tutaj zaczął też jego twórczość, zaczęła się jego twórczość poetycka. Różne wiersze pisał, więc jest wydawany w Izraelu, jest zresztą obowiązkowy, tak jak u nas Mickiewicz, więc ludzie się uczą. Natomiast był w Sosnowcu i to był wielokrotnie. Potem jeszcze przyjeżdżał. Ostatni raz był w 1933 roku. Także. No, tutaj mamy koło kobiet WEREF, jedna z takich organizacji kobiecych.
Kobiety też się skupiały. Właśnie mamy z 30 marca 1935 roku. Niektóre zdjęcia są właśnie poopisywane. Dzięki temu wiemy. To jest taka dokumentacja, która rzeczywiście to życie było bujne, jak mówię. Oni borykali się z takimi samymi problemami, jak i ta społeczność polska, czyli byli też ubodzy. Kobiety też musiały interweniować, znaczy tutaj te stowarzyszenia kobiece też musiały interweniować niestety przy znęcaniu się przez mężczyzn nad rodzinami czy nad kobietami. Tutaj też były porady prawne udzielane właśnie kobietom. Starano się dbać o tą społeczność kobiecą. A tutaj mamy taką młodzieżową organizację ortodoksyjną, członków młodych związanych z zachodem z Izrael. Także też z okresu międzywojennego zdjęcie sosnowieckich Żydów. Oni rzeczywiście tutaj dosyć dużo zrobili dla swojej społeczności. A tutaj mamy taką najciekawszą stowarzyszenie Bakabi. Bardzo dużo zdjęć zachowało się z tego stowarzyszenia. Oni zajmowali się turystyką, różnego rodzaju sportami. Niedaleko stąd na ulicy Czystej jest takie 9, jest taka dosyć spora przychodnia rehabilitacyjna. To ta jest dawna sala gimnastyczna Maccabi. Także w kamienicy udało mi się przystosować, zrobić taką dosyć sporą salę gimnastyczną. No i tu mamy raz, że pismo, a dwa, że mamy tutaj takie spotkanie założycielskie wraz ze sztandarem. W rocznicy założenia Maccabi Sosnowiec tutaj się zebrali. Nie będę wymieniał wszystkich osób, nie będę wymieniał tutaj osób, które są. Chociaż udało mi się jedną osobę poznać z tych, co były na tych schodach. Jeszcze pana Langiera udało mi się poznać. Tu mamy sekcję gimnastyczną. Jak widzimy, działali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Także trudno byłoby powiedzieć, że to jest, mieli różne sekcje i tenisa stołowego, i gimnastyczną, i właśnie tenisa ziemnego, czyli i ten i kolarską, znaczy cyklistów i piłkarską, bokserską też, i szachów nawet. Tu mamy młodzieżową sekcję gimnastyczną, też można sobie zobaczyć, także. I to jest właśnie tak zrobione zdjęcie na ulicy Czystej 9 w tej sali gimnastycznej, więc można sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Ta sala dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. A tutaj mamy drużynę piłkarską Maccabi Sosnowiec. Dosyć rzadkie zdjęcie. Jeszcze na terenie stadionu. Stadion dzisiaj się mieści, znaczy dawniej się mieścił przy ulicy Mileckiego, jak jest ten stadion lekkoatletyczny. Trudno rozpoznać to miejsce, ale wiemy, że jeszcze w latach na początku XXI wieku gdzieś tam pod Ławkami, zanim poddano przebudowie ten stadion, to można było znaleźć napisy w języku hebrajskim jeszcze gdzieś tam, gdzie Indisz właściwie, bo ja bym powiedział nie hebrajskim, a Indisz. To dominował. Tu mamy defiladę członków Maccabi Sosnowiec z okazji 3 maja, czyli włączali się w to życie społeczno-polityczne miasta i nie tylko, starali się upamiętniać te rocznice związane z państwem Polski, chociaż oni już bardziej byli sionistami, dążyli do stworzenia państwa Izrael. A tutaj mamy sekcję cyklistów, gdzieś na jakiejś wycieczce rowerowej się zapuścili, no, takie typowe dla tego czasu spodnie, rowery też, czasami różnych marek, często produkowane tutaj na terenie Sosnowca. Więc zapuszczali się, wyjeżdżali w różne miejsca, zwiedzali tą Polskę. Także wielu Żydów pamięta, na przykład jak jeździło na kolanie do Maczek, czy gdzieś indziej. Tutaj mamy zdjęcie gdzieś pod Sławkowem, więc zapuszczali się w te tereny, które dzisiaj są dużo łatwiej dostępne. A tu mamy zdjęcie z Ojcowa z 3 lipca 1918 roku. Drużyna właściwie harcerska, też właściwie wycieczka Maccabi gdzieś tutaj się zapuściła, zwiedzała. Co ciekawe, za chwilę zobaczymy jeszcze inne zdjęcie z tego okresu. Jeszcze wcześniejsze, bo z marca 1918 roku. Tutaj mamy, o właśnie, to jest to zdjęcie i tu jak sobie się Państwo przyjrzą, to tak może nie wszyscy zobaczą, ale tam z tyłu stoi niemiecki żołnierz. W 1918 roku
czasem powiedzieć, że teren dzisiejszego Sosnowca był podzielony. I część, cały Sosnowiec, tutaj na tym terenie, co jesteśmy, czyli ówczesny Sosnowiec 1900, powiedzmy, okresu międzywojennego, w większości był w granicach Niemiec, natomiast Niwka, Zaburze, te dzielnice, które później włączono, należały do strefy austro-węgierskiej, więc potrzebowali tutaj jeszcze eskorty w marcu 1918 roku, bo Lipiec, no to już był to załamanie zarówno w wojsku niemieckim, jak i wojsku austro-węgierskim, rozpad tych monarchii, więc już nie było takiej potrzeby, ale wtedy jeszcze byli konwojowani przez żołnierzy niemieckich, też gdzieś tam udając się na taką wycieczkę, więc widzimy rowerzystów, pieszych, gdzieś tam się udawali na ten. No, tutaj mamy właśnie cyklistów z Makawy Sosnowiec, gdzieś zdjęcie zrobione, trudno powiedzieć gdzie. Wiem, że Świętokrzyskim gdzieś, ale to już do końca nie jest powiedziane. Też widzimy wyposażenie, jakie wcześniej mieli plecaki, mynaszki. Także nasi Sosnowieccy życie zapuszczali się, zwiedzali całą Polskę. Tak jak my. Często dzisiaj. I tu mamy jedną z taką wybitniejszych postaci, dr Henryk Liberman, pochowany na cmentarzu żydowskim w Sosnowcu. Zmarł tragicznie w 1945 roku po wyzwoleniu obozu, jednego z obozów niemieckich. I z tego co wiem, no, był wycieńczony, zjadł jakiś posiłek obfitszy, no nie przeżył tego, chociaż był lekarzem, więc mnie to trochę dziwi. Ale być może głód zwyciężył, tak powiem. Natomiast on był założycielem wielu organizacji, szkół żydowskich, m.in. tutaj na Sadowej, szkoły gimnazjum koedukacyjnego. Taka dosyć wybitna postać, która studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj mamy konferencję obwodową kas wypożyczkowych, czyli takich które pomagały też tym biednym. Też w Sosnowcu, aczkolwiek nie wiem dokładnie, gdzie to mogło być zrobione, bo nie jest opisane, jakie to jest miejsce, a wygląda dosyć niezwykle. Ciekawie, więc być może była to jakaś kamienica. Także ci Żydzi tutaj całkiem prężnie działali. A tu mamy jeszcze inne organizację żydowską, Stowarzyszenie Kobiet, tym razem ortodoksyjnych. Tom Hai, Odisa, Miost, taka dosyć ciekawa nazwa w języku jidysz. Tam też jest, też zajmowała się pomocą biednym osobom wyznania rzeszowego, głównie kobietom, właśnie ze środowiska ortodoksyjnego. Starała się im pomagać, więc tych organizacji rzeczywiście było bardzo dużo. Tutaj mamy Szpital Żydowski i Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej z oddziału Zagłębia Dąbrowskiego. Oni też znali to pojęcie Zagłębia Dąbrowskiego. Wielu się utożsamiało jako Zagłębiaków, Żydów Zagłębiaków. Zresztą do dziś mamy Światowy Związek Żydów Zagłębia, więc gdzieś o tym pamiętają. No i Szpital Żydowski. Państwo go znają pewnie spora część pod nazwą Szpitala Kolejowego, a wybudowali go Żydzi. I to był w tym czasie, jak go wybudowano, jeden z najnowocześniejszych szpitalów w Europie, jak to na szumnie nazwano. Miał kilka aparatów rentgenowskich, jeszcze szereg innych takich unowocześnień. Jest związany z osobą Abrahama Pellermana, lekarza, wynalazcy kilku szczepionek, kilku innych jakichś patentów właśnie z dziedziny, czy leków nawet. Członek m.in. Stowarzyszenia Lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego, więc wspólnie on w tym szpitalu też leczył, nawet był jego dyrektorem, ale głównie pracował w Szpitalu Towarzystwa Kopalni Nakładów Chemicznych Sosnowieckich, więc był związany z tą społecznością też polską, czy nawet francuską. Tu mamy oddział szpitala, zdjęcie z oddziału szpitala żydowskiego z łóżkami, także żeby można było zobaczyć. No tu mamy drużynę harcerską sosnowieckich Żydów. Też było kilka takich drużyn harcerskich na terenie dzisiejszego Sosnowca, około 4. Tu mamy dokument Żydowskiego Domu Starców. Sam budynek gdzieś tam przetrwał na ulicy Chmielnej. Dzisiaj służy jako kamienica. Natomiast rzeczywiście nie był najlepiej przystosowany dla tych starców. Niemniej długo nie, po
został oddany w latach 30, na początku lat 30, więc długo nie korzystano z niego. W okresie II wojny światowej przejęli go Niemcy. Tu mamy jeszcze inną pismo innej organizacji, nazwa Polim, też takiej pomocowej. Całkiem sporo się tych druków zachowało. A tutaj mamy budynek przy ulicy Głowackiego, a Buda z Izrael jeszcze z pierwotnym napisem, zaraz po wojnie jeszcze się zachował. No dzisiaj zupełnie tylko troszkę inaczej wygląda, jest w lepszym stanie. No tutaj jeszcze takie dosyć ciekawe Żydowskie Towarzystwo Dramatyczno-Muzyczne, czyli teatralne i nie tylko, czyli też szerzące tą kulturę wysoką. Działali też na ulicy 309. Tu mamy właśnie to stowarzyszenie. Oni starali się robić sztuki w języku hebrajskim, starali się propagować język hebrajski, odchodząc od języka jidysz, starając się wrócić do tego języka jakby naturalnego Żydom. I starali się też do szerzenia kultury sionistycznej. No, dużo przedstawień robili, szereg innych takich organizowali różne odczyty. Pierwsze. Dobra, zobaczymy. Może tak jeszcze. Tutaj jest taki ciekawy artykuł z 1902 roku, mówiący właśnie o sosnowieckich Żydach. Tu jest taka kuchnia. Pomoc uciekinierom z Niemiec, 1938 rok. Za chwilę zacznie się Holokaust, niestety. Niemcy wyrzucili wszystkich Żydów, którzy nie mieli obywatelstwa niemieckiego, gdzieś tam pracujących, i przebrnęli przez granicę. No, tutaj mamy jakieś zdjęcia Żydów, tutaj mamy taką grupę z jakiejś szkoły żydowskiej. Tu też w okolicach Maczek jakaś grupa Żydów się wybrała, zrobiła sobie zdjęcia, czyli zwiedzali też na własne. No, tutaj mamy zdjęcie Żydówki z Zagórza. Tutaj niestety wkraczamy okres II wojny światowej. Niemcy od 1939 roku praktycznie starali się robić jakieś nagonki czy nawet egzekucje. Tu mamy zdjęcie z egzekucji z 1941 roku. Wiem, że nie wszystkich tam zamordowano, ale przynajmniej co trzeciego wybierano i niestety rozstrzeliwano. Zresztą dokonano tego na ulicy Sadowej, z tego co wiem. To jest zdjęcie z tego miejsca, tak? Tak. Tutaj mamy zdjęcie pracujących Żydów, no bo Niemcy zmuszali ich do pracy, także ten okres był bardzo ciężki, chociaż i tak był troszkę lepszy niż na przykład w generalnym gubernatorstwie. Były większe przydziały żywnościowe, niemniej jednak był to trudny okres, bardzo dużo osób, nie wiem, większość społeczności żydowskiej Sosnowca zginęło, po wojnie wróciło około kilku tysiąca. Tu też mamy pracujących w okolicach Urzędu Miejskiego, niwelujących tereny po hałd, po hucie cynku i kopalni Felix, które niedaleko stąd się znajdowały. No, tutaj niestety mamy takie pozowane zdjęcie, zrobione specjalnie przez fotografów niemieckich, żeby pokazać właśnie sosnowieckiego Żyda. A tutaj jest takie dosyć ciekawe zdjęcie, aczkolwiek zdjęcie obozu Sosnowiec 2, Filika Auschwitz na terenie ulicy Niweckiej. To jest zrobione z budki wartowniczej. Widzimy po reportażu, więc jakiś Niemiec zrobił zdjęcie temu obozowi. Tu mamy z ulicy. Te zdjęcie mógł wykonać tylko Niemiec, no bo myślę, że ktoś inny by się nawet nie zbliżył do tego miejsca. Niedaleko stąd, bo na ulicy 1 Maja w dawnych halach fabrycznych był Sosnowiec 1, a przy Pucie Buszka był Sosnowiec 3. Sosnowiec 2 funkcjonował w latach 1944-45 i pracowali ci Żydzi, i nie tylko Żydzi, Polacy, Rosjanie i tak dalej. Tutaj nawet sami Niemcy pracowali też, bo świadkowie Jehowy i nawet członkowie ruchu oporu pracowali na terenie huty dzisiejszej, huty Cedle. Tu mamy zdjęcie z getta. Opaska Żydów. Zima 42-43. Po getto stworzono dopiero w maju 42 roku. A właściwie w sierpniu 42 roku. No,
No tu mamy zdjęcie ze swyżuli właśnie z tego samego okresu zimowego. Dzisiaj ta świadula wygląda zupełnie inaczej, jest to raczej blokowisko, także ciężko znaleźć zdjęcia ówczesnej świaduli, który już... Niestety ten okres był dosyć tragiczny. Większość Żydów została wywiesionych, nasz połowa została wywiesionych w sierpniu 1942 roku podczas akcji takiej koncentracji tutaj na terenie stadionów, czy Makabi Sosnowiec, czy Policyjnego, czy KS Czarnych. Nawet tam jest obok się znajduje tego stadionu KS Czarnych, znajduje się tablica. Natomiast w sierpniu 1943 roku, kiedy likwidowano, zaczęto likwidować getto, no to raczej przeprowadzano ich na bocznicę stacji kolejowej, właściwie takiej towarowej, kopalni Środula należącej do Gwarstwa Kajmierenat. Widziałem dokument o wynajęcie tej stacji na rzecz. A tu mamy deportację Żydów do KL Auschwitz-Modrzejowa, wędrujących ulicą Mikołajczyka, wtedy wyglądała, do stacji Sosnowiec Południowej, czyli praktycznie tutaj o. Tu mamy cmentarz żydowski na przy ulicy Gospodarczej, zdjęcie w miarę aktualne. Także cmentarz jest otwarty od poniedziałku do piątku, tylko w piątek jest do godziny 15. I w okresie w niedzielę można ewentualnie sobie na niego wejść. Trzeba tylko tam pociągnąć za skowę, a też ostatnio jest problem planu. A tu jest opel Abrahama Mayera Hitlera. Taka ciekawostka, że w jednej książce niestety Word zmienia, ja też musiałem się pilnować, żeby mi czasami Hitler nie wyszedł, bo Word zmienia Hitlera na Hitlera i w jednej książce o zagłowieckich Żydach jest napisane, że na cmentarzu żydowskim w Sosnowcu jest pochowany Abraham Mayer Hitler. Tutaj mamy jeszcze, tutaj też ulica Asadowa, jeden z takich ciekawszych budynków, gdzie mieściło się Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Żydowskich. Taki modernistyczny, dosyć ciekawy budynek. A tu mamy właśnie to gimnazjum koedukacyjne, dzisiaj jako kamienice służące, a kiedyś rzeczywiście tutaj szkoła była. Też Sadowa. Tu mamy właśnie czystą, ulica 309. Tutaj było naprawdę kilkanaście organizacji żydowskich w tej kamienicy się mieściło. Była też szkoła żydowska, taki mikrokosmos. Nie był też dom publiczny. Także ja Państwu dziękuję.